Duch Święty zstąpił na Maryję, ona zaczęła chodzić w ciąży z Jezusem, miała Go w swoim łonie i ludzie zaczęli mówić, że to jest nieślubne dziecko. Zaczęła być na ustach tamtejszego społeczeństwa, tamtego środowiska i zaczęła właśnie być zniesławiana słownie. Ewangelia świętego Mateusza zaprzecza stanowczo tym słowom. Będąc jeszcze u Elżbiety, anioł objawił się Józefowi i wskazał, kim jest to dziecię i aby je przygarnął wraz z Maryją. Matka Najświętsza przebywała wtedy u swej kuzynki i nikt nie miał sposobności dowiedzieć się i ją oskarżać. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Czy Marcin Zieliński może wskazać źródło, które doprowadziło go do takich błędów, czy jest to jego własny wymysł? W całym wygłoszonym kazaniu, które trwało prawie 45 minut, Marcin Zieliński sprowadza krzyż jedynie do głoszenia Ewangelii, wykluczając sens cierpienia z choroby. Wprowadza ludzi w błąd przez brak przedstawienia prawdziwej katolickiej drogi wejścia w misterium krzyża, zastępując ją zielonoświątkową teologią ruchu wiary. Jeśli wydał on książkę o cierpieniu, a nie potrafi wytłumaczyć, jak poprawnie je przyjąć, może to świadczyć, że książką tą próbuje jedynie wyrobić sobie opinię człowieka głoszącego prawdziwą katolicką doktrynę. Argument ten wzmacnia świadectwo wygłoszone na początku kazania, osoby, która potwierdza uzdrowienie na konferencji z udziałem Marcina Zielińskiego. Także zaczniemy od pierwszej historii, także śmiało. Jakbyś mógł, ja będę trzymał mikrofon, powiedzieć, co się tam ostatnio wydarzyło. Moja historia jest sprzed 2 lat, kiedy tutaj organizowaliśmy spotkanie ewangelizacyjne. Też Marcin posługiwał modlitwą i historia jest związana z moją mamą, która w tym czasie akurat miała stwierdzonego guza na jajniku. Przed spotkaniem ewangelizacyjnym już była w szpitalu, już jej zbadali, że jest ten guz, ma 5 cm, że się kwalifikuje do operacji, zapisali ją na operację w szpitalu. Przyjechała do nas, żeby się zająć dziećmi u nas w domu, którymi my nie mogliśmy się zająć, ponieważ posługiwaliśmy tak dzisiaj, tutaj na oazie. Chcielibyśmy bardzo, żeby ona też mogła być tutaj na oazie razem z nami, ale wybrała tą służbę przy naszych dzieciach. I na salę tutaj trafiła w niedzielę w czasie mszy świętej. Z naszymi dziećmi przyszła, po mszy się ustawiła w kolejce do Marcina. Marcin się modlił, nawet 2 razy powiedział, że Duch Święty coś robi, coś się dzieje. I kiedy wróciła do domu, gdzieś w przeciągu 2 tygodni miała wizytę w szpitalu już operacyjną, żeby tego guza wycinać. 3 lekarzy ją badało i tego guza nie znaleźli. Została jakieś wycieki ropne jeszcze zostały, tylko we krwi tam napisali, że jakaś tkanka martwa, nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie guza nie znaleźli, odesłali do domu. I za to chwała Panu. Chwała Panu za to. Dzięki Ci, Jezu. Należy wiedzieć, że Bóg nigdy w historii Kościoła nie potwierdzał cudami błędnego nauczania, ponieważ podważałby swój własny autorytet. Zatem ten rzekomy cud nie pochodzi od Boga, jeśli uzdrowienie nastąpiło tylko i wyłącznie za sprawą Marcina Zielińskiego. A jeśli jego źródłem nie jest nadprzyrodzone Boże działanie, ponieważ na uzdrowienie miał wpływ tylko i wyłącznie charyzmatyk, to istnieje prawdopodobieństwo, że po pierwsze, uzdrowienie może być pozorne, bo chwilowe, w wyniku przeżytych emocji, ale w tym przypadku ten wniosek należy odrzucić ze względu na wyniki badań. Po drugie, rzekomy cud może być również wynikiem działania złego ducha, które może się kryć za namaszczeniem ewangelizatora. Osoba pozornie uzdrowiona może nawet przez kilka lat odczuwać imitację uzdrowienia. Niemniej jednak zniknie ono z czasem.
Po trzecie, jeśli uzdrowienie okaże się trwałe, a tym samym prawdziwe, to nastąpiło ono z innych przyczyn, takich jak na przykład pobożne życie tej osoby lub modlitwy wstawiennicze innych osób. Marcin Zieliński jedynie znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie, przypisując sobie ten cudowny wynik. Bo jak inaczej wytłumaczyć tylko kilka pozornych uzdrowień w ponad 5-letniej intensywnej działalności charyzmatyka, w której chwali się, że na każdym spotkaniu zostaje uzdrowionych kilkadziesiąt osób. Kilka uzdrowień, którymi chwali się Marcin Zieliński, i to w dodatku niespełniających wymogów Kościoła rzymskokatolickiego, aby uznać je za cud, wobec kilku tysięcy osób rzekomo uzdrowionych na jego spotkaniach w ciągu kilkuletniej posługi, jak wynika z wielokrotnych wypowiedzi ewangelizatora, poważnie podważa prawdziwość jego charyzmatów. Czyżby jedynym prawdziwym cudem było cudowne zniknięcie uzdrowień u kilku tysięcy osób? Swoją posługą Marcin Zieliński naraża Kościół rzymskokatolicki na utratę autorytetu, a u osób, u których choroba wróciła, może spowodować utratę wiary, osłabienie rozwoju duchowego, a nawet odejście z Kościoła.